Moje łupy. Dwa. W HM-ie to taka spodniczka. Nie wiem, czy coś widać w ogóle. I takie spodnie. To jest czarne, żeby nie było, że brązowe. Te wszystkie skórkowe spodnie, nie wiem, czy wy też tak macie, ale dziwnie wyglądają. Takie są... No właśnie, takie są ciężko dopasowane. No nie wiem, jak tutaj światło dopasować, żeby było dobrze. Czekajcie, może tak. O, może jakoś tak. No, ja jestem tu. Halko. No i będę przymierzać, także jak to będzie fajnie wyglądało, to wam się pokaże, jak nie będzie fajnie wyglądało, to wam się nie pokaże. No. Włosy, zobaczcie, jakie mam włosy. No, weź tu prosto. No dzisiaj chyba w ogóle nie będę ich prostować. Nie opłaca się. Dobra, wskakuję w te ciuchy i pokażę wam się, co będą wyglądać. Okidoki. Ja już mam spodnie na sobie, ale patrzcie. Ja wzięłam dziesiątki i zobaczcie. One są bardzo odciskujące. Tu generalnie w ogóle nie mogę ruszyć kolanem. To jest, tego nie cierpię w spodniach. Poza tym, jak widzicie, dziesiątka, a tu mi odstaje, więc jakbym wzięła dwunastkę, to w pasie może być ok, ale tu wtedy będzie za luźno. No i właśnie to jest minus dla mnie spodni, kurde, skórkowe, chociaż bardzo, bardzo bym chciała. Wydaje mi się, że chyba lepiej byłoby mi wziąć po prostu leginsy imitujące skórę niż sam taki skórkowy materiał. Jeżeli chodzi o długość, to spoko. Jakoś bym zniosła, no ale no nieładnie wyglądają po prostu. No nie. Nie. Dobra. Mierzę dalej. Nie, no to zdecydowanie nie jest mój krój spódniczki, słuchajcie. Tak ona wygląda. Nie ma tragedii, nie jest źle. No ale nie, ja się nie czuję z takim... Nie lubię takich, takich tu poszerzanych, takich, no nie. Nie jest zła, jest fajna, może być, ale nie lubię. Wolę już krótkie spodenki albo całkiem taką, wiecie, taką mini, o. Już się w takiej zdecydowanie wolę. Także odpada, jeżeli chodzi o spodnie i o tą spódniczkę, to są po 14,99.
jesteśmy w Primanim. Zobaczcie, jakie to cuda, cudeńka. Bardzo ładny staw, muszę wam powiedzieć. Ładny stoniczek z odpinanymi ramionczkami, zadyszkę. No, bardzo ładny. 36, kolor jest przekłamany, bo oczywiście żółte światło, ale bardzo ładnie może wyglądać, wam powiem. Nie wiem, czy będzie na mnie dobry, ale no, wygląda ślicznie, zobaczcie. No i to się tak fajnie kolorowo mieni. W sumie to możemy go przymierzyć. C, ale tak myślę, że D też weźmiemy. Tylko 34D. O, widoki. Zaraz wam pokażę. Spodnie, spódniczki. Też nawet ładnie wyglądają. Po 15, mam nadzieję tylko, że... O, teraz chyba poprawiłam. Marynarki skórkowe. Też bardzo ładnie to wygląda. Taka skórkowa marynarka. Fajne. Muszę wam powiedzieć, że coraz fajniejsze te rzeczy w tych Primarkach. Ale ta bielizna jest super, super. Mam nadzieję tylko, że będzie ładnie leżeć. Tym, co tu jeszcze mamy? Takie śmieszne torebeczki. No ale to już nie dla mnie. I to już w ogóle totalnie świecące coś. Tu mamy co? Wody, też bardzo ładne. Takie. I to też jest kolorowa nitka, taka bardzo świecąca. Sukienki, paski, spineczki. No wszystko, wszystko. Dla każdego coś dobrego. Te torebki to już gdzieś widziałam, gdzieś mi się przebłysnęły mi gdzieś na internetach. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Te sweterki fajne, tu naprzeciwko mnie. Spodnie, ale widzę, że krój taki trochę do bani. No. Co tu jeszcze? No tak to bym się nie ubrała, jeżeli chodzi o te leginsy krótkie. Dobra, jak na razie wzięłam stanik do przymierzenia i idziemy dalej. Dalej. Te golfy fajne, to znaczy fajnie wyglądają na zdjęciu. Co my tu mamy? Co prawda ja szukam leginsów jakichś, ale chyba nie znajdę. Dobra, idziemy. Te paskudne płaszcze. Paskudne płaszcze, sweterek fajny. Bardzo ładny. Superowy. Bardzo, bardzo ładny. Bardzo efektowny, zaraz zobaczymy. Jaka cena? Sweterka 15 funtów. Czekajcie, jest M-ka. Ale ciepły. No muszę wam powiedzieć, że fajnie wygląda. Zobaczcie, taki ciepły, porządny. I za 15. No, no, no. Myślę, że na zimę naprawdę fajny. Ciekawe tylko, czy nie będzie zaciągać, ale chyba będzie. Zobaczcie, te nitki właśnie. Ale ładny. Wygląda efektownie. W sensie bardzo ładnie. Ja bym się tylko już bała, że te nitki powyłażą. Te spódniczki są taki zestaw. Podoba mi się. Spódniczka taka dłuższa i... bluza krótsza. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kurczę, w sumie to ja chciałam szukać. Chciałam, słuchajcie, szukać leginsów takich ala skórkowych. Mniej więcej coś jak to, ale już widzę, że nie będzie ładny krój. Sukienka. Właśnie nie odnajdę, słuchajcie. W sensie chyba nic sobie nie znajdę. Dobra, idźmy dalej. Tiruliru. No nie, no na kosmetyki nie idziemy. Nic nie potrzebuję. Kurtki to moje, teraz są po 11, też fajny kolor. Okidoki. Zapachy, zaraz wam powiem. Tutaj ostatnio był bardzo fajny jeden zapach. To nie wiem, czy on jeszcze będzie. Podróbka. Gdzieś widziałam, czego to podróbka. Czekajcie. Nie ten. Ten. Ładny. No, ale czegoś to podróbka. Coś mi on kojarzy. Coś mi się z czymś kojarzy, ale bardzo ładne. Jakbyście coś sobie szukały, to bardzo fajne. I te butelki mi przypominają. Centralnie właśnie tamte. Angielską taką, kurczę, to jest z angielskiej w ogóle naby coś. Kurde, w House of Fraser, na pewno to minęłam dzisiaj. Lilak, sprawdźmy ten lilak. Też bardzo ładny zapach ten. Lilac Dream. Fajny. Także tak to wygląda i to jest coś nowego.
Wygląda jak ten Rodriguez, tylko nie pachnie jak Rodriguez. A tu jakiś blush, to jest chyba ten, co ja mam, to wam polecam, bo jest bardzo fajny, bardzo wieczorowa nuta, bardzo fajna, taka jak drzewo sandałowe, to jest fajne. Ja muszę wam powiedzieć, że jest bardzo ładne. Czekajcie, wyzumuję. O, to. Naprawdę fajne. Bardzo ładne. Fajne do torebki, jak gdzieś wychodzicie. O, proszę bardzo. Tu też mamy jakieś opcje takie, nowe. Dobra, spoko. Nic się nie stało, wylało mi się. Wylało mi się zapach, ale to nic. Tak fajnie zabezpieczony, że butelka była otwarta. Spoko loko, więc już nie tykam. Tu jakieś nowości, ale nie mogę powąchać, więc wam nie powiem. Tu tylko chyba jest tester. Nie wiem, nic nie czuję. Nie, taki tani perfum. Tani zapach. Ale ten tak. Ten jest ładny. Ten. To już nie jest tester. Tester chyba był tylko tam z przodu. Oj, to jest tester. Czekajcie. Tak, bardzo fajny zapach do torebki. Śmiało możecie sobie przechwycić ten. O, ten. Lilac Dream. Polecam. 2 pounds. Nawet jeżeli by się krótko trzymał, to i tak fajnie. Dobra, idę dalej szukać rzeczy. No i hejo, hejo. Prawie kończę swoje shoppingi. I resztką już sił baterii pokażę wam jeszcze co nieco, co jest w Zarze. Muszę wam przyznać, że nie zachodziłam tu zbyt często. Ale mówię, zajdę, zobaczę. Fajne, podoba mi się to. 2 dyszki. Czy to są spodenki, czy spódnice? Chyba spodenki, tak? Kurczę, fajne. Eska, nie wejdę w eskę. Podoba mi się to, ale czekajcie, muszę znaleźć swój rozmiar. Przymierzyłabym to sobie. Dobra. Patrzę tutaj, bardzo mi się podobają teraz te skórkowe wszystkie. O, też kiepska fajna. Dobra, szukam mojego rozmiaru, słuchajcie, tych spódnic od spodenek. Fajne buty. Też mnie się podobają bardzo. Kolejne te buciki. Już wam powiem. No, jedyne 95 funtów, ale naprawdę fajne. Ciężkie, ale porządne, fajne. Bardzo mi się podobają. Dobra, ja szukam spodenek i za chwilę wam się może pokażę w przymierzalni. Nie ma dziewczyny, ale ta torebka pobiła wszystko, nie? Wielkości jest, żeby was nie skłamać. Zobaczcie, no nie wiem, mojej ręki. Powiedzmy, że mojej ręki, trochę większa. Fajna, nie... No Jezu. Fajna, nie powiem, że nie. Wielkości mojej ręki z takim łańcuszkiem. Ale cena, słuchajcie, tej torebki 18 poundów. No jest piękna, no nie powiem, że nie, ale za 18 takie maleństwo, już tu nie wejdzie, no nic tu nie wejdzie. To jak mi telefon by nie wszedł. Dobra, ja mam, słuchajcie, co ja mam? Mam spódniczko, spodenki, 2 pary. No i tu mamy też coś skórkowe, więc popatrzmy. O, płaszczyki jakieś. Płaszczyk chyba jakiś, albo kurtka, nie wiem. Dobra, nie muszę odłożyć telefon, bo nie daję rady jedną ręką. Najwyżej pokażę wam się w przymierzalni. No i dobra, pomijmy moje skarpetki. Czekajcie. Tak wygląda ta spódniczka, spodenki. Nie wiem, jak mam wam się pokazać. Końca. Jeszcze mam tutaj trochę widoku ujmę, bo jest przepiękny. Słusznie to wygląda, chociaż powiem wam, że w kamerze i tak tego efektu tak nie ujmuję. No ale wygląda to kosmicznie. Przepięknie. Bardzo proszę. Jest konik. I to nie na biegunach. Super. Widoki tutaj są po prostu przepiękne. Ja właśnie już zakończyłam mój shopping. I będę wracać do domu. Zobaczcie, właśnie tutaj jest Primark. O, ten. Taki duży. Teraz tak, pytanie, czy coś kupiłam? Tak, coś tam kupiłam. Pokażę wam wszystko w holu. Nie wszędzie mogłam nagrywać, nie wszędzie mogłam przemycić telefon. Albo był tłum, albo po prostu nie można w sklepie nagrywać. Także tak to wygląda. Zobaczcie, ile jest ludzi. Mi bateria już pada, także ja kończę nagrywanie. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba. No i co? Do usłyszenia całkiem niebawem.
Ta-da! I ostatkiem sił mojej baterii, słuchajcie. Pokażę Wam oczywiście szybciutko w tym żółtym moim oświetleniu, jakże pięknym, rzeczy, które zakupiłam, bo później już wiem, że nie będę miała jak Wam pokazać, a ja się zbieram, gdyż dziś wychodzę. Może Wam dogram tylko chociaż na koniec moją stylizację, jak się wystylizuję, chociaż nie ręczę. Więc co zakupiłam? W Primarku zakupiłam wodę micelarną, bardzo to lubię. Bateria mi już pada, słuchajcie. Zakupiłam olejek, gdyż był on przeceniony. Był w bardzo, bardzo dobrej cenie, bo był chyba po 3 funty z L'Oreala. Bardzo go lubię do włosów, przepięknie pachnie. Jeszcze jedno te opakowanie na waciki, ponieważ potrzebuję tu do sypialni. Tutaj jest 3 pak oczywiście Desperadosa na wieczór, wiadomo. Dalej, dostałam próbeczki, gdyż zakupiłam... Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Musiałam zakupić sobie, znaczy musiałam, chciałam zakupić sobie ten lip perfektor do ust. Mój się już skończył, już Wam pokazuję, bo już go używałam. Co prawda wygląda jakby kolor był inny, niestety 6 mojej nie było, czyli tego, ale one są bardzo do siebie zbliżone, nie wiem czy to będzie tutaj widać. Opakowanie jest jaśniejsze, ale bardzo podobnie wyglądają na ustach i to jest jakaś limitowana edycja. Także Natural Lip Perfector od Clarins. Zakupiłam w kolorku o numerku 16, ale tak jak mówię, to niby jest limitowanka, a ja używam tego, czyli 6, no ale go nie było. Więc to, zakupując te produkty, dostałam tutaj takie o gratisiki, to w gratisie i te podwójne serum też w gratisie, także to. Dalej zakupiłam tusz, bo chciałam zakupić ten tusz, 11 funtów, ja Wam mówiłam, że się opłaca właśnie brać mini wersję, a ja bardzo go lubię i dostałam, słuchajcie, mini wersję Roller Lasha, też go lubiłam, ale ten jakoś najbardziej, także to i zakupiłam bluzę, słuchajcie, w Primarku, chyba nawet Wam, nie wiem, czy nie pokazywałam się, już nie pamiętam, czy nagrywałam Wam coś z przymierzalni, przepięknie to wygląda, bluza, dyszkę, były też spodnie, możecie dopasować sobie, ale na mnie spodnie wisiały i brałam rozmiar S, a bluza, myślę, że do wszystkiego się nada, ale przepięknie właśnie jest ozdobiona tutaj, wykończona tymi cyrkoniami. One pięknie się mienią, a bluza jest w kolorze takim czekoladowym, takim dosłownie kawy latte, także dyszka, no i w Zarze, gdzie często nie zachodzę, generalnie to chyba drugi raz w życiu byłam w Zarze, tutaj i zakupiłam właśnie tą spodnie, bardzo mi się podoba, pokazywałam Wam nawet chyba tak szybciutko się w przymierzalni, mam nadzieję, że będzie fajnie, MK1999, postaram się nawet może ją dzisiaj ubrać, ona jest tutaj na boczku, na zameczek. Te spodenki mają to do siebie, że no niestety, jeżeli ktoś nie ma zgrabnej, ładnej pupy, to nie będzie to wyglądało tak super ekstra, także na to właśnie nawet nie liczę, bo gdyż nie mam ładnych pośladków, ładnej pupy, takiej wiecie, jędrnej, uniesionej, ale podoba mi się naprawdę, bardzo lubię taką długość i jest bezpiecznie, bo są spodenki, także super ekstra. Także to na tyle, ja się właśnie przyodziewam, szykuję i odezwę się do Was niebawem, bajo!